Reportaż w Trójce. O tym dramacie wszyscy ostatnio słyszeliśmy, o losie Polaka z Anglii, który zapadł w śpiączkę. Decyzją brytyjskiego sądu miał być odłączony od sprzętu podtrzymującego życie. W sprawę zaangażował się polski MSZ, a klinika Budzik w Olsztynie przygotowała się do przyjęcia pana Sławomira. Antoni Rokicki ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia pojechał do tej placówki, by poznać realia pracy lekarzy i personelu medycznego z pacjentami będącymi w stanie śpiączki. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Szansa. Ludzie muszą wiedzieć, że jak idą do szpitala, to nawet jak będą mieli niewielką szansę, to te szanse się im da. 6 listopada do szpitala w Plymouth po ataku serca trafił polski obywatel. Według lekarzy jego mózg był pozbawiony tlenu przez co najmniej 45 minut. Początkowo śpiączka, później stan wegetatywny. Zdaniem szpitala to nie były dobre rokowania, stąd wniosek do sądu poparty przez żonę i dzieci mężczyzny o odłączenie od aparatury. W połowie grudnia sąd przychylił się do wniosku. Matka i siostry zaapelowały do polskich władz o pomoc. Polskie władze zapewniły mężczyźnie paszport dyplomatyczny, by ułatwić proces sprowadzenia go do Polski. Jedyne, czego potrzebujemy, to zgody ze strony Wielkiej Brytanii. Lotnicze pogotowie ratunkowe dysponuje specjalnie przystosowanymi do transportu medycznego samolotami P-180 Piaggio. Tu chodzi o zdrowie i życie tego człowieka, o życie. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Najprawdopodobniej w wyniku zaburzeń rytmu serca, tak to się zdarza. Profesor Wojciech Maksymowicz, kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie. Było to przy rodzinie, w związku z tym szybko rozpoczęto akcję reanimacyjną. Według relacji, które ja otrzymałem, to duża zasługa i przytomność syna, 16-letniego, to najstarsze dziecko. Zawezwano pogotowie, to według relacji to w ciągu 5 minut ambulans przyjechał i już fachowcy przejęli dalej działania, więc prowadzili już masaż serca i wentylację, nie pozwalając na niedotlenienie. Oświadczenie Szpitala Uniwersyteckiego w Plymouth. Na początku listopada pacjent, przebywając w swoim domu, doznał zawału serca, wskutek czego doszło do zatrzymania jego pracy. Jego mózg został pozbawiony tlenu przez co najmniej 45 minut. Możliwe, że to trwało 45 minut, więc o tyle jest prawda. Własnej czynności nie miało, ale też nie było tak, że aż tak długo nie było w ogóle oddechu. No, ten chory, oczywiście, gdyby tak było, to już by nie żył. Terminy medyczne, nie zawsze do końca rozumiane, potem powtarzane w inny sposób, jeszcze z odpowiednim ciężarem gatunkowym, dają inny wydźwięk. Zależy, co kto chce powiedzieć i co chce potem usłyszeć. Początkowo pacjent zapadł w śpiączkę, następnie w stan wegetatywny z niewielką szansą na odzyskanie minimalnego stanu świadomości. Tego typu stwierdzenie jest dosyć asekuracyjnym stwierdzeniem. Powiedziano, że oni nie są pewni, że on nie ma szansy, tylko powiedzieli, że niewielką szansę. I to w zasadzie jest zgodne z prawdą. Ta szansa nie jest wielka. My w medycynie bardzo często walczymy o chorego, kiedy ma niewielką szansę. Możemy zastanawiać się, czy podejmować ryzyko poważnej operacji, jeżeli jest niewielka szansa, że ona będzie pomocna i może, a większa szansa, że może nawet skrócić życie pacjentowi albo zwiększyć cierpienie. To jest inna sprawa. Natomiast jeżeli ma chociaż minimalną szansę, to my po tego jednego chorego idziemy. To tak samo się dzieje w wojsku, nie zostawiamy rannego. Tutaj się zaczyna pewna rozbieżność od reguły naszych standardów i brytyjskich. Jak długo pani tutaj pracuje? Od początku powstania Budzika, czyli był to grudzień 2017 rok. Agnieszka Łagodzińska, pielęgniarka oddziałowa. W tej chwili mamy 9 pacjentów. Jesteśmy na takim momencie, gdzie pacjenci są wypisywani i czekamy na przyjęcia kolejnych. Już są zakwalifikowani, tylko wiadomo, teraz są te czasy COVID-u, więc gdzieś tam muszą pacjenci testy przejść, żeby byli dla nas, dla naszych pacjentów bezpieczni. Także musimy się zabezpieczać w ten sposób i czekamy na zakwalifikowanych. Każdy pacjent, który się wybudza, u którego obserwujemy jakiekolwiek drobne zmiany, to dla nas są takie małe radości. A jeżeli w ogóle pacjent wychodzi na własnych nogach, to, no to już jest wtedy święto w Budziku. Każdy pracuje ze wszystkimi pacjentami, nie zamykamy się na jednego pacjenta, z racji tego, że każdy z nas ma inne ręce, każdy z nas ma inny dotyk, uścisk, a tutaj potrzebna jest różnorodność tego wszystkiego. Sylwia Smiszek,
fizjoterapeutka. Czasami po ciężkim dniu jednak przyjeżdżam do domu i chcę się odciąć od tego wszystkiego, bo muszę nabrać sił, muszę odpocząć psychicznie, fizycznie, więc staram się wtedy to odciąć, ale czasami jak przychodzę do domu, a mamy pacjenta, który gdzieś zaczyna rokować, gdzieś zaczynają być przebłyski, więc wtedy taki napęd jest i człowiek tak jednak siedzi w domu i myśli, co by tu jeszcze spróbować, jakby tutaj jeszcze to przyspieszyć, żeby tak wydobyć bardziej tego człowieka z tego stanu wegetatywnego, żeby szybciej zaczął funkcjonować tak, jak funkcjonować powinien, żeby mógł szybciej do rodziny wrócić. Neurolog i były minister zdrowia profesor Wojciech Maksymowicz powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia, że w jego ocenie pacjent nadal ma szansę na poprawę swojego stanu. Odzyskał zdolność samodzielnego oddychania, prawdopodobnie może żyć latami. Według mnie ma ciągle szansę na poprawę, a nawet nie przekreślałbym możliwości powrotu kontaktu. Z decyzją o odłączeniu od aparatury zgadzają się żona i dzieci mężczyzny. Przeciwni są natomiast jego matka oraz rodzeństwo. On nie jest podłączony do żadnej aparatury z tego, co miałem okazję zobaczyć na tych filmach, tych relacjach. Mówi się odłączenie od aparatury. Niektórzy dziennikarze też nie znając się to zrozumiałe mówią, tak? Chcą go odłączyć od aparatury. Nie, nie chcą mu po prostu podać jedzenia do żołądka przez sondę i nie chcą mu dawać picia, czyli wody. Gotowość do dalszego leczenia Polaka w kraju zadeklarowała klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie. My takich chorych po prostu tutaj przyjmujemy. Mieliśmy też przedstawiony, doktor Szczygielski nam przedstawiał tę relację o obrazie uszkodzeń mózgu, który zobrazowano. Dosyć typowy obraz, praktycznie prawie każdy chory po zdarzeniu uszkodzenia prowadzącego do śpiączki ma takie uszkodzenia. To nie jest żaden wyjątek. Dlatego uważaliśmy, że trzeba powiedzieć, że proszę bardzo, zapraszamy, bo my od tego jesteśmy. Jest tutaj kolejka oczekujących i nie mogliby mieć pretensji, ale przepraszam, no, tego chorego ktoś postanowił jednak zabić, jak bym powiedział. Według mnie jest to mocne słowo, ale przez zaniechanie podtrzymania życia on jest zabijany w tej chwili. W związku z tym w takiej sytuacji trzeba kogoś ratować. Ja zresztą muszę powiedzieć, że dając ten swój publiczny głos fachowca, który się takimi sprawami zajmuje i takimi chorymi, chciałem też rzucić taką linę do żony pacjenta. Trochę się liczyłem z tym, że przecież ona, nie znając się na sprawie, mogła mieć informacje, które ja bym na przykład nie podzielał, że nic się nie da zrobić, że to idzie tylko ku złemu, że nie ma w ogóle możliwości uratować, a może nawet ktoś powiedział, nie zakładam, że na pewno, ale a mogło się zdarzyć, ktoś powiedział, no w zasadzie to tak jak śmierć mózgu, a może powiedział, że śmierć mózgu to jest czymś zupełnie innym. Nie wiem, może tak nie było, nie chcę nikogo oczerniać, ale mógł powiedzieć tak jak w tych relacjach stan wegetatywny nierokujący poprawy. Sąd zgodził się z opinią żony co do poglądów pacjenta. Niezależny ekspert dr Dominik Bell, zlecony w imieniu pacjenta przez jego przedstawiciela procesowego, adwokata z urzędu, zgodził się z diagnozą kliniczną i prognozami lekarskimi. W grudniu Sąd Ochrony Wielkiej Brytanii orzekł, że nie jest w najlepszym interesie pacjenta, aby zapewnić mu podtrzymujące życie leczenie i że otrzymane leczenie paliatywne było w jego najlepszym interesie. Następnie decyzja była poddana ocenie przez sąd ochrony, dwukrotnie analizowana i podtrzymana przez sąd apelacyjny. W olsztyńskim Budziku wybudzono już 27 osób. Poznaję jedną z pacjentek, panią Renatę Wojnarowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Dobrze. Dobrze. Powiedz, jak się nazywasz? Renata. Renata Wojnarowska. O, włączymy jakąś piosenkę? To są osoby, które tutaj stale pracują z pełnym oddaniem, rozumieją tych chorych, rozumieją rodziny. To jest specyfika tego podejścia ludzkiego i tych kłopotów, bo to jest, wtedy choruje już cała rodzina przecież, bo cała rodzina by chciała też jak najlepiej. Są załamania, brak postępów, oczekiwania, właśnie samo oszukiwanie czasami, że jest lepiej niż jest, a potem jak jest radość, to jest to wielka radość, a potem nienasycenie,
chciałoby się, żeby wrócił ktoś do zupełnej normalności. Ale to jest miejsce pogodne. To nie jest miejsce tak, jak sobie ludzie wyobrażają. Ach, nie daj Boże, bo to jest straszne miejsce. Baju, baj, baju, baj, proszę pana. Ja nie jestem taka pierwsza, lepsza Anna. Znam ten kit już na pamięć. Czego pan chce, poskarżę się, moi mami. Baju, baj. Niestety dzisiaj dostaliśmy tą najgorszą z możliwych informacji. To dla nas wszystkich jest ogromna tragedia. Dla tych wszystkich osób, które i w ambasadzie, w Londynie, i tutaj na miejscu robiły wszystko do ostatniej chwili, aby naszemu rodakowi pomóc. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz chciałbym złożyć tylko wyrazy współczucia i kondolencje rodzinie. Bardzo to jest przykre i taka zdołowana jestem tym, że te drzwi na tego typu działania coraz bardziej uchylają. Ewa Błaszczyk, prezes fundacji A Kogo. Tak, nas starają się przyzwyczaić do takich zabiegów, takiej biernej eutanazji czy czegoś takiego, czy w ogóle eutanazji, że jak ktoś jest taki bezproduktywny, to jest takim ciężarem dla społeczeństwa. No i to mi się wydaje bardzo nieludzkie. Jeśli są wątpliwości, to się wybiera życie. On był w listopadzie na respiratorze, a potem zdjęty z respiratora nie odszedł, tylko zaczął samodzielnie oddychać, ustabilizował się krążeniowo i oddechowo. Należało go karmić, poić i przystąpić do neurorehabilitacji. Ale to nie był ten kierunek tam obecny. Szereg wniosków zostało skierowanych do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jak rozumiemy, zostały one odrzucone przez Trybunał lub nie zostały uznane za dopuszczone do rozpatrzenia. Sąd Ochrony Wielkiej Brytanii zdecydował, że transport pacjenta do Polski również nie leży w jego najlepszym interesie. Opieka i leczenie, jakie zapewniał pacjentowi Fundusz Narodowej Służby Zdrowia, odbywały się zgodnie z zaleceniami sądu. Jako szpital nie ustajemy w dalszej opiece, którą zapewniamy wszystkim pacjentom pod koniec ich życia. Wyrażamy współczucie pacjentowi oraz członkom jego rodziny. To bardzo trudna i tragiczna sytuacja dla nas wszystkich. No my czekaliśmy na pacjenta po prostu. Na to, że możemy w jakiś sposób jeszcze mu pomóc, przynajmniej utrzymać go w takim stanie, jaki jest, albo i poprawić jego byt. Brat miał zawał 6 listopada, bratowa nas o tym poinformowała SMS-em 10. Renata Szpaczyńska, siostra pacjenta z Plymouth. Dzwoniłam do niej, ona nas poinformowała, jak to się odbyło i po prostu więcej już nie odbierała od nas telefonów. Okazało się, że nie było żadnej śmierci mózgu. Wszystko się opierało na tym, że w Wielkiej Brytanii można tak zrobić i na tym, że bratowa się na to zgodziła. Siostra z rodziną wsiadła w samochód, ponieważ mieszka w Leeds, a brat w Plymouth, no i pojechała do Plymouth, do szpitala. Ten film, który był wstawiony na Twitterze, to rozumiem, że to był film nagrany jakoś teraz, tak? W styczniu jeszcze? Nie, nie, to był film z 25 grudnia. Siostra to nagrała, potem już tam zabroniono odwiedzin, także my nie wiemy, jaki naprawdę był stan brata później. I co się z nim działo. Czy wasza historia też będzie taką przestrogą dla innych rodzin? Zwłaszcza ci, którzy mieszkają za granicą. Będą bardziej świadomi tego, co się odbywa tam. Bierna eutanazja. Tam nie ma w prawie oficjalnej eutanazji. Natomiast no, to jest jakby eutanazja przez zagłodzenie, no, co jest jeszcze gorsze. To jest jakby tortura. No. Punkt widzenia, który jest mi obcy, jest obcy na szczęście większości osób, które czują się związane z kulturą, która nie pozwala na to, żeby nie udzielać pomocy ludziom potrzebującym. Została zaprzepaszczona szansa pomocy. Zaangażowanie profesora Maksymowicza, no to bardzo doceniamy. No chciał pomóc, żeby uratować. Zapewnił miejsce w Olsztynie, w Budziku. Chyba, Renato, nie płacz. Ale to już było. To już było wszystko. Znikło gdzieś za nami. Choć w papierach nam przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Jest
jest takie powiedzenie, utarło się u nas, że nadzieja powinna umierać jako ostatnia, że a nuż może będzie lepiej. Dzisiaj nie jest, ale może za miesiąc, za dwa miesiące będzie lepiej. Utrzymuje nas przy życiu. Ale to już było. Spokojnie śpiewaj. Znikło dziś za nami. Odpabierach tak przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Ale to już było. I nie wrócimy. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Szansa.